Hej, hej, witam serdecznie. Dzisiaj unboxing paczki z piwnych mostów. Paczka nie jest duża, bo zawiera 6 piw, ale myślę, że pozycje są ciekawe. Także już przechodzimy do unboxingu. Piwo numer 1 leży tutaj tak luzem. Cóż to jest, jest to Browar Monsters i piwo Dinosaurs Will Die, czyli Old Cream Session IPA. Ciekawi mnie to piwo, zobaczymy jak ono wypadnie. Dawno nie piłem nic z browaru Monsters, bo u nas jest to niedostępny. No i przechodzimy do piwa numer 2, a piwo numer 2 jest to browar hmm, spółdzielczy razem z browarem Hopito, czyli kotwiczne 30 imperialny porter bałtycki, e, tym razem leżakowany w beczce po e, Glen Murray. Tak się prezentuje butelka trójka. Przechodzimy do piwa kolejnego. Co my tutaj mamy? Jest to Willitonka z browaru Monsters. Nie piłem tego piwa, jestem go także mega ciekaw, jak ono wypadnie. Piwo kolejne, może tym razem kartonik, bo jest to dość ciekawe piwo. A cóż to jest? Jest to Polish Demolish, czyli Donut Moka and Nutella Coffee Stout. No, ciekawi mnie, jak ta Nutella tutaj w tym piwie zagrała. Fajnie się prezentuje w ogóle graficznie. Tak wygląda tutaj, pudełko, jak możecie sobie zobaczyć. No i piwo przedostatnie, to też Kotwiczne 3.0, Imperialny Porter Bałtycki. Tym razem leżakowany w beczce po 4 Roses. Tak się prezentuje butelka. No i przechodzimy do piwa ostatniego w puszeczce. Cóż to jest za piwo? A jest to browar Hopito, prawdopodobnie tak zgadza się, czyli whatever forever. A dokładniej Sabro and Nelson Sawę, and Azaka IPA. Także zobaczymy jak to piwo wypadnie, a więc tak wygląda zamówienie. Mam nadzieję, że był to ciekawy unboxing. Piszcie w komentarzach, które z tych piw chcielibyście zobaczyć na odcinkach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.